Hej, hej, mamy dzisiaj czwartek. Ja w poniedziałek zaczęłam urlop, ale codziennie jestem po prostu u lekarza albo mam coś do załatwienia, więc się nie odzywałam, potrzebowałam też na pewno trochę odpoczynku i nadal czuję, że potrzebuję. Ale dzisiaj mam dentystę, bo mi się ukruszył ząb. Ja mam te jedynki dorobione, ale to jest dłuższa historia. Myślę, że jak ktoś mnie dłużej ogląda, to też w sumie wie. No i co prawda lecimy tylko na 3 dni, ale wiecie, chcę sobie tego zęba zrobić przed wyjazdem jednak. Tak więc na szczęście się udało umówić na wizytę. I teraz lecę do Rossmana po jakiś taki mały szampon i odżywkę, bo boję się, że będzie w hotelu taki po prostu żel do wszystkiego. A ja dopiero co mam fryzjera i chcę w miarę o te włosy sobie zadbać. Tak więc właśnie idę do Rossmana, bo mam po drodze, a mam jeszcze trochę czasu, pojechałam wcześniejszym pociągiem, bo wolałam, wiecie, właśnie mieć trochę czasu załatwić to przed, niż na przykład się spóźnić. Tym bardziej, że odprowadziłam Rocha, pojechałam od razu, mam jeszcze mokre włosy, jak widać, i tak nie miałam nic do roboty przed tym dentystą, więc wolę to wszystko załatwić, wrócić do domu, już jestem w sumie spakowana, więc dokończę się pakować. Coś tam jeszcze poogarniam w domu, bo chcę wrócić, wiecie, do czystego jednak, więc mam chwilę jeszcze odkurzyć, umyć podłogę. No i pewnie będziemy się widzieć już na lotnisku. Pierwszy raz w ogóle lecę z Gdańska z moim chłopakiem, bo my zwiedzamy lotniska, byliśmy w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, a nigdy jeszcze nie leciliśmy z Gdańska, więc to nasz pierwszy raz. I też pierwszy raz w sumie lecę z Gdańska, od kiedy tam pracuję, więc plan jest taki, że porobimy sobie jakieś zakupki, zobaczę, jak to jest w sklepie takim jakby z ciuchami, akcesoriami, bo myślę, że może bym sobie kupiła nowe okulary na wyjazd, ale zobaczę, jak to będzie, bo tam no więcej wam pewnie opowiem, jak już się zwolnię, ale mam pewną spinę z niektórymi osobami, tak więc no po prostu jak będzie ktoś z tych osób, no to ich nie kupię, ale mam nadzieję, że właśnie będzie ktoś nowy, to wtedy sobie podejdę i może kupię nowe okulary, bo moje zgubiłam. Tak więc to byłoby na tyle, teraz idę do Rossmana i odzywam się zaraz później. Idziemy właśnie do McDonalda zobaczyć, czy są tu jakieś inne okulary. W ogóle wczoraj dojechaliśmy, ale się nie odzywałam, bo nie wiedziałam, czy będę robić vloga, ale dzisiaj mój chłopak powiedział, że rób, więc robię, idziemy do McDonalda, bo on kocha McFlurry z Włoch i liczy chyba, że to będą takie same. A do Instaxa kończyły nam się klisze, więc idę to jeszcze wyrzucić. W ogóle naszą pierwszą atrakcją dzisiaj była fontanna, która jest chyba takim najbardziej flagową atrakcją Kutaisi. I problem jest taki, żeby do niej dojść, to trzeba po prostu znaleźć odpowiedni moment i przebiec przez ulicę. I w ogóle tutaj nie ma świateł na żadnym skrzyżowaniu. Są pasy, ale nie ma świateł. I trochę mnie to przeraża, bo za każdym razem się trochę boję, że mnie po prostu ktoś potrąci. Tym bardziej właśnie na tym rondzie, gdzie jeździ bardzo dużo samochodów. Na szczęście jeżdżą w jedną stronę, bo bałam się, że tutaj przepisy nie działają aż na tyle, że mogą jechać w drugą stronę, ale nie, jeżdżą tylko w jedną, więc to jest w porządku, bo da się w miarę stwierdzić, kiedy coś będzie jechało, a kiedy po prostu będzie można przejść. Dobra, idę do tego Maka. Weszliśmy, a za mną całe Kutaisi i okolice pewnie. Mamy widok z góry, a przede mną katedra. Póki co ciężko mi powiedzieć, jakie są moje odczucia co do tego miejsca, bo trochę się czuję, jakby tu przyszła jakaś apokalipsa. Jest tak bardzo dużo opuszczonych domów, albo może one nie są opuszczone, ale po prostu tak wyglądają. W ogóle byliśmy pod tą katedrą i w Gruzji podobno wszędzie jest bardzo dużo bezdomnych psów, ale pod tym kościółkiem było z 5 i daliśmy tym pieskom wodę i już jakaś pani Gruzinka się wydarła. No jakby nie wiem, co mówiła, bo nie mówiła, jak mówiła w swoim języku, ale bardzo się zdenerwowała, że ktoś nalał tym psom wodę i tak, nie wiem, no mam mieszane uczucia. Wracamy teraz do centrum, bo tutaj już w sumie z tej strony nic za bardzo nie ma. Chodzimy dzisiaj na pieszo, ale może jutro pojedziemy do parku, w którym
jest jakiś taki kanion, bo ładnie to wygląda i widziałam, że dużo osób poleca to zobaczyć. I moja mama też, jak jej powiedziałam, że lecimy właśnie tutaj, to powiedziała, że no tam jest jakiś taki most wiszący i to właśnie jest tam, więc zobaczymy, może jutro nam się uda do tego miejsca pojechać, bo jesteśmy tutaj tak naprawdę tylko 2 dni, a dzisiaj chcemy zwiedzić troszkę centrum i zobaczyć właśnie, jak tutaj ludzie żyją. Ten lód wyglądał pięknie, ale już nie widać, ale jest tu bardzo tanio, bo zapłaciłam za niego 1,60 lari, czyli 2-3 złote. Byliśmy właśnie w... Chwila, ludzie z tyłu. Byliśmy właśnie w banku, żeby wypłacić pieniążki, bo chcemy się przejechać kolejką, a niestety można tylko cashem płacić, a ja zawsze płacę Revolutem, więc nigdy nie biorę ze sobą pieniędzy. No i byliśmy wypłacić, okazało się, że z Revoluta można wypłacać za darmo we wszystkich bankomatach, ale żeby odblokować wypłacanie w bankomatach, to trzeba mieć tą taką fizyczną kartę, w sensie trzeba zapłacić tam te 15 zł za ten wyższy plan, gdzie ma się tą fizyczną kartę. No, tak więc wypłaciłam z polskiego banku, trochę mi pobrało prowizji, ale mamy. I dasz mi z tego pieniążka? On jest fajny. Tak się prezentuje 5 lari, czyli z prowizją 14 zł, a normalnie jest 7, no. Fajne. Tu jest w ogóle taki pan, który jest na obrazie u nas w hotelu. I już teraz wiem, o co chodzi, że ktoś namalował tego pana, on jest też właśnie na tym pieniążku. I tu jest jakiś pan, ale niestety ten alfabet jest tak skomplikowany, że nie wiem, co tu jest napisane. Jesteśmy, uwaga, w takiej Energylandii gruzińskiej. Wygląda to naprawdę, jakby było opuszczone. Nie ma tu prawie nikogo, ale wjechaliśmy sobie kolejką. Pewnie bym wam pokazała widoki z kolejki, bo były naprawdę ładne, ale jechaliśmy z jakimiś nastolatkami i no dziwnie było, więc tak oni nam na początku powiedzieli, że tu pracują. Jak się zapytaliśmy, a później się okazało, że oni tak naprawdę jadą z nami, więc tak trochę się nie odważyłam, żeby cokolwiek nagrać, natomiast może powrotną stronę wam właśnie pokażę, bo ta kolejka kosztuje tylko 1 lari, więc... No więc fajnie się po prostu przejechać i zobaczyć sobie z góry, jak to wygląda. Szczerze to my myśleliśmy, że to jest serio chyba opuszczone i niedziałające. W sensie siebie, przynajmniej ja myślałam, że to naprawdę nie działa. A ten młyn, który wygląda jakby był starszy od moich dziadków, właśnie rusza. I widzicie to? Pamiętam, jak byłam w Kopenhadze jako dziecko i tam też było takie bardzo stare centrum rozrywki. I trochę się bałam na nie iść, ale to i tak przy tym wyglądało dobrze. Jadą! Tutaj atrakcja, która w ogóle nie istnieje już nawet. A z drugiej strony taka, która... Coś tam widać, że jeszcze zostało po niej, ale też już jej nie ma. Jedyne co działa, to właśnie ta kolejka, którą przed chwilą widzieliśmy. Przeżyli ci ludzie, którzy wsiedli. I jeszcze jest taka... Ja akurat lubię te takie koniki. Jak w Gdańsku są. To dla mnie to jest super. Bardzo ładnie wyglądają te karuzele i... Chętnie bym się przejechała, ale może niekoniecznie tutaj akurat. Myślę, że ten park 30-40 lat temu mógł być naprawdę wow. Tym bardziej, że z centrum miasta się jedzie taką kolejką górską i on jest tutaj położony wyżej w takim lesie. Bardzo fajne. Myślę, że mógłby ktoś tu zrobić dobry biznes, ale no coś poszło nie tak. Roch mi ostatnio chciał naciągnąć na to taką szczotkę, to się kurze tym ściera, a tutaj są jednorożce z nich. Ta najstraszniejsza atrakcja, na którą powiedziałam, żebym nie poszła, chyba jednak też działa, bo tam ludzie właśnie wsiadają. To jedzie do góry i spada najprawdopodobniej. I tego bym się akurat bała w tym miejscu. To tak spada i tam jest taki drążek i ten pan musiał go nogą kopnąć, żeby go wysunąć. Bo to samo nie wsunęło nawet.
Tu jest właśnie ta kolejka, która też jest taka bardzo vintage. I się zjeżdża tam na dół. I widać właśnie całą panoramę miasta. Wróciliśmy do hotelu i mamy taki fajny tarasik na górze. Jest strasznie gorąco i w sumie większość z tego, co chcieliśmy zobaczyć, już widzieliśmy. Okazało się, że w hotelu można też płacić gotówką. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy wypłacili po prostu od razu, ale nie wpadłam na to, więc no, stwierdziliśmy, że nie idziemy, tym bardziej, że weszliśmy tam i na wstępie on nas chyba za bardzo nie przekonał po prostu, więc wróciliśmy, siedzimy na tarasiku i patrzymy sobie na miasto. W sumie wakacje są po to, żeby odpoczywać. Prawda, w końcu. Ja odpoczywam w chuj. Nagrywasz, nie? Tak. Przepraszam. W ogóle kupiłam okulary z Prady na lotnisku. I wiecie, że one są krzywe? I nie sprawdziłam, jak ja pracowałam w sklepie takim właśnie, gdzie były okulary, to zawsze przy dostawie kazali nam sprawdzać, czy one jakby są równe. No i te nie są równe niestety, więc nie powiem, jestem lekko rozczarowana, ale podejdę, jak wrócimy do Polski i się zapytam, czy da się coś jeszcze z tym zrobić. No bo po prostu nie wzięłam żadnych okularów, więc kupiłam sobie te. Moje gdzieś zgubiłam, ale no wolałabym jednak, żeby były proste, więc chętnie bym je po prostu zareklamowała. Bo otworzyłam niestety pudełko, kiedy było już za późno, bo przeszliśmy do gate'u, który był na drugim terminalu i nie dało się wrócić. Więc tak, kupiłam sobie okulary, o których marzyłam i są krzywe. Jesteśmy gotowi do wieczornego wyjścia, ale obok na balkonie są panowie z Polski, więc stwierdziłam, że jednak cofnę się do mieszkania, żeby wam o tym powiedzieć. No, lecimy na jakiegoś drineczka, a jutro możliwe, że jedziemy na fajną wycieczkę, ale no, to dowiecie się później. Pieski! Te piwa są większe niż u nas jakieś kole i tak dalej, 2,5 litra. Pod hotelem mamy taką burgerownię i bar, które mają wystrój w takim amerykańskim stylu i to są chyba jedne z najnowocześniejszych takich miejsc w ogóle w całym mieście, jeśli chodzi o właśnie jedzenie i picie. Ale zauważyłam, że ludzie tutaj nie są mili, w sensie na początku stwierdziłam, że po prostu może nie znają języka, dlatego ciężko się z nimi w ogóle porozumieć, ale no nie uśmiechają się i tak jakby byli obrażeni, że my w ogóle przychodzimy coś zjeść u nich. Tutaj w ogóle nie ma ludzi, co jest w sumie ciekawe. Ale mam nadzieję, że będzie dobre jedzonko. Zamówiliśmy sobie dwa burgery i no, myślę, że wystrój nas przyciągnął, bo jest tu naprawdę ładnie. To jedzonko wygląda mega dobrze. No jakby to... Nie zawiodłam się. Mamy pod domem najlepszego burgerka. W ogóle... Mamy czerwoną lampę w pokoju, nie pytajcie, ale jest takie światło. No, naprawdę jest pyszne i nie wiem, czy jutro tam też nie pójdziemy, bo to był najlepszy burger, jakiego jadłam w życiu, z ręką na sercu. Jadłam ich mało, ale był naprawdę najlepszy. Teraz wróciliśmy, idziemy spać, bo jutro kupiłam nam na wycieczkę do kanionu i jaskini. I musimy wstać po prostu rano, czyli jakoś planujemy o 8, a 8 to jest 6 polskiego czasu, więc no jest północ, zaraz idziemy spać po prostu, żeby na pewno się na nią nie spóźnić. Tak więc widzimy się jutro.